Tak, to katolicka spowiedź jest. Ja chcę wiedzieć, jak ty będziesz się spowiadać. Ty chcesz wiedzieć czy widzieć? Wiedzieć i widzieć. To ja z tobą razem do kościoła mam iść, tak? Tak. Kiedy, Krzysiek? A kiedy chcesz? No, to nie wiem. I gdzie chcesz? Tak? Do mlekiego możemy jechać. To w niedzielę chyba trzeba. W niedzielę? No to może mi dzień poprzedni, na 18. No można, no. Można. Gdzie chcesz? To ja pomyślę i powiem, przyjadę, pojedziemy gdzieś przy okazji. No dobra. No. Ale żeby tylko nie zaskoczeniem, że o, już idziemy. Żeby ja czysty był, umyty i wszystko. Tak, dobrze, dobrze. No. W przyszłą niedzielę może na przykład, o. Może być w przyszłą niedzielę. No i dobrze, i mówię, nie jesteśmy. No. Do jakiego kościoła? To albo do tego blisko, albo do tamtego blisko, może. Czy do Guadalupe, czy tu? No. Tutaj to mały kościół, to tu dużo ludzi jest, ciasno jest. Może tam więcej miejsca będzie. Tam więcej miejsca? No. To co, tam? Chociaż może ten ciekawszy kościół jest. Czy do Jadwigi? Nie, Jadwiga to taki ogromny kościół, to tam... Może ten ciekawszy. Bardzo dobry. Ja lubię tam być. U Jadwigi? Tak. To duży strasznie. Ale fajne tam spowiednice. Spowiednice? Tak. Bo co, zakonnice? Co? Zakonnice? Spowiednice. Czy, ale to księża fajni, tak? Wtedy księża... A, już wiem, te, że te klęczniki całe, o tym mówi, że to fajne jest, tak? Tak. A czemu? Ja chcę widzieć, słyszeć to nie będę słyszeć, bo to było po cichu, będę za drzwiami czy chyba. Zacznę się. Ale chcę widzieć, że ty pójdziesz do spowiedzi i że ze mną przystąpisz do komunii. No dobrze, Krzyśku. Nie ma problemu. Ja sam chętnie zobaczę, jak ty do komunii przystępujesz też. Ja, bo ja nie boję się spowiedzieć. No. Ja w każdej chwili upęknę. Od razu rzecz. Spowiadam się. Może Wojtka weźmiemy. A jak będziesz, nie będziesz mnie namawiał, ja nie wiem kiedy, ja nie widziałem, chociaż organista, o, jest film, że byłem. W kościele? W kościele tutaj. No. Jest krótko i modliłem się. A nie, bo zamknięte było te, brama była zamknięta, ale uknąłem i pomodliłem się. Ale Wojtek. A Wojtek, o, ja nie jestem, ja mogę być dla ciebie pan Wojtek. Jak mi nie masz szacunku do ludzi, to ja będę, kurwa, będę tak gadał, jak ty gadasz. Wojtek, posłuchaj. No Wojtek, ja nie jestem na ciebie Wojtek. No, jestem panie Wojtku, cicho. Jestem obcą osobą. Pozbędziesz się, panie Wojtku. Stąd. Panie Wojtku, ja chcę widzieć... Proszę się ode mnie odpierdolić. Że ty pójdziesz ze mną i z Rafałem do spowiedzi. A to ty byś mi namawiał do spowiedzi. A co, ja nie byłem z tobą kiedyś w Białym Kościele nie, na spowiedzi? O! Sobie kurwa kutasa kurwa w ucho wpierdol. Byś lepiej słyszał. Znętasz się kurwa nade mną. A co ja się znęczę, że tylko powiedziałem do spowiedzi? Będę chciał to... Mogę zawsze, będę chciał, mogę zawsze pójść do spowiedzi. A nie pójść do spowiedzi i wysłuchiwać ciebie. To jeszcze gorszy grzech. Jak tak grzeszysz, to grzech jest normalny. Nie, nie, a idziesz do spowiedzi... Słuchaj. Modlisz się, ja przepraszam Boga, a dalej to samo robisz, że jest gorszy. Rafał do innego księdza, a ty do innego. Ja nigdy z sobą nie pójdę. Powiedziałam, nigdy w życiu, nigdzie nie, z sobą nie a pójdę. A ty pójdziesz? Ja mogę iść, jak chcesz. Ja z tobą nigdzie nie pójdę, powiedziałem już. I chcę zobaczyć masz sobą, na własne masz oczy, co ciężko było wsiąść i jechać, podjechać po południu, po już. O 14 czy o 15 na cmentarz? Do brata i do taty, mamy i tam babci? Wiesz ile ludzi było? Znaczy, dzisiaj to ciężko Wojtek, bo on dzisiaj by nie podjechał pod cmentarz. Bo tam jest zamknięta ulica. Ja wiem, bo, samochody trzeba daleko zostawić i tylko autobusem mogły dojechać. Za to autobusy były darmowe. Dzisiaj byś nie podjechał samochodem pod cmentarz, byś nie podjechał. Nie podjechał. Bo jest zamknięta ulica dla samochodów. Tylko nie, u nas nie zamykają. Ale dużo samochodów tak jest.
No, jutro, że nie będzie zaparkować. No, w inny dzień to jest już lepiej. Na dłużki jutro. Tak, można tak. Jutro. Że nie będzie, wiesz, Rafał. Strasznie, gdyby nie poszedłem, bo jestem osobą popularną i po prostu chciałbym wysiadł z taksówki, to po prostu o taksówkę też nie wiadomo, czy bym tam dojechał. No. No tak. A nie, jakbym jakbym szedł na piechotę, tyle ludzi, to podchodziliby, witali się, by zdjęcia robili. Zaraz zdjęcia mogliby chcieć robić, no a w taki dzień to może tak nie wypada, nie? Właśnie. Tak. No. To chyba dobrze pomyślałem też. Trochę tak. Popularność czasami jest męcząca, no. No tak samo jak w telewizji mają zespoły, nie zespoły, całe to wszystko, jak to się dzieje. Niektórzy szanują, a niektórzy kurwa po prostu obrażają. No tak jest, dokładnie, tak. Temu tutaj mnie już mam dosyć tutaj mieszkania. Ja chcę gdzieś naprawdę gdzie indziej zamieszkać i mieć spokój. Bo to dużo się dzieje przez tą osobę. O. Ja ci, Wojtek, moja mama świętej pamięci i Rafał mówią tak. Ty świat i wierzę za tobą świat. Co ty powiedziałeś? To, no. Ty świat. Tak. I bierze ze sobą świat. Z każdym człowiekiem. Za mną, za tobą Wojtek, za Rafałem. Tak, za każdym człowiekiem idzie. A to ja muszę całe życie, do końca życia tutaj mieszkać? To nie moje mieszkanie jest. Jak ci powiedziałem, że nie daj Bóg ci coś się stanie, to ja tak tutaj nie będę mieszkał. Ja jestem zameldowany, to oni będą musieli dla mnie dać następne jakieś mieszkanie. To jest takie prawo. 5 lat mieszkam, a już 6,5 mieszkam. Takie jest prawo. Gdzie człowiek idzie? No tak na próbcie nie mogą chyba wyrzucić. Nie. No. Rafał, gdzie człowiek idzie? No tak. 3 lata. No. Za światło, za światło, wodę, kurę wcześniej. Rafał, no. Gdzie człowiek idzie? Przypuśćmy człowiek zmienia miejsca. Zamieszkania z Białegostoku, czy tam do Krakowa, czy do Wrocławia, czy do Warszawy. No ja byłem w Krakowie, to płakałeś. Lajki robiłeś, płakałem, wracaj. I bieda idzie do tobą. Jaka bieda, wiesz, co ja taki biedny? Ja nie mam także bieda. Ja mam komputer, kamery mam, internet. Sobie wynajmę. A ty powiedziałeś, że nagrywałeś. Ja będę nagrywał, żeby ci nigdzie nie... Że bieda zostaje. A ja mogę, o, mam nie. Numer. Mam biedę do jednej osoby, zadzwonię, ma mieszkanie, a jak nie pojadę do innego województwa. Tylko będę miał cię w jednym miejscu żyjesz. Lepiej. Mam prawo się. W drugim co gorzej. Przepraszam bardzo, a co pani Dzińcowa powiedziała? Jeszcze gorzej. Nawet może dzisiaj się wyprowadzić. Tak powiedziała. Nie, no możesz, tam przyjeżdżaliśmy, był taki transparent na Wyszyńskiego, na przykład, że kawalerki od 1400 zł miesięcznie. Ja muszę poleżeć. Możesz, no. A, jak się wkurzysz, no. A to te... Takie nowo wybudowane są. Tak. No. Ja wiem, czy to moje stare dzieło. No, tam gdzie mieszkałeś kiedyś, no. No. Także tak, no. A ja mam ten... Mam numer, od kolegi dostałem do takiej gospodyni, co ma po prostu no, starsza osoba, już jak ktoś mówi, tak. I ma po prostu mieszkania, ma kawalerki, całe te i po prostu można zadzwonić, on dał mi numer, to mówi, weź zadzwoń, dogadaj się, gdzie co jak, spytaj się, gdzie ma wolne miejsce i po prostu umówisz się i po prostu zajedziesz. Dogadasz się tu i tu, poda ci adres, gdzie zajechać, ona przyjedzie, otworzy ci mieszkanie, całe to wszystko, uzgodnisz i jaka suma i do kiedy płacić i będziesz płacił i będziesz żył sobie sam szczęśliwy. Tylko, że Krzysiek zaraz będzie dzwonić, gdzie ty jesteś. No co mnie obchodzi, kurwa, to ja się od razu wymelduję. To ja wiem, pamiętam, ty raz gdzieś tam na noc poszedłeś, to Krzysiek do mnie tyle razy dzwonił, że po szpitalach jeździć cię szukać, wiesz, w Bielsku myślał, że ja, szpital... Nie, ja nie będę prosić cię, nikogo. Nie będziesz już teraz, Krzysiek? Nie. A to samemu smutno ci będzie jednak, chyba, nie? Smutno ci będzie. Weź tabletki. O. Ja wiem. Jedną tabletkę wezmę. Wiem, ty mówię. To bierz tabletki. Zasnę. No. No zasnę. No, widzicie? No to czyli no, smutno ci będzie. Tyle no. czasu. No smutno ci będzie. Tu, tyle czasu będę cię tutaj słuchał. 6,5 roku słuchać.
takiej głupoty, kurwa, gadać, kurwa. To o tym myślisz, że ja, kurwa, wariat jestem. Zamknięte. No, sam wariat jest. Ty długo wytrzymałeś z Krzyśkiem, naprawdę. Jak... No, ludzie, ja spotykam ludzi, to oni się dziwią. Znajdą mnie nieziemego. No, dupę urodowałem, już byś nie żył. A ty masz mnie w dupie, kurwa. Ja jestem tobie jestem najgorszą osobą na świecie. Znajdą mnie nieziemego, hej, fajnie. Niepotrzebnie się kłócicie właśnie, bo to on tyle czasu już z tobą mieszka i jak nikt. No. Samemu ci smutno by było, Krzychu. Ja nie czuję. Mówię, że smutno by ci było samemu. Dwa psy były, kurwa, już nie mieszkają. No. To pozbyłeś się psów, teraz cię też nie pozbyłeś. To dobrze, ja sam odejdę stąd. Nie muszę, nie, żeby policja mnie nie zabierała, bo ja nic nie zrobiłem. Ja nic, ja ludziom po prostu nie obrażam, ja nie przychodzę. Ile razy tu było, że o, ty wyszedłeś, ktoś przyszedł, o, chcieli, o, skądś z Grajewa, czy skądś przyjechali, coś ten, żeby samochodem podjechali, a ten po prostu zdjęcie nie zrobił, a ty z tyłu, kurwa, kolachą, a to ja musiałem cię za braki brać. Bo tak jest, no ja wiem, a tak nie można, no. Bo ja tak. A ty, kurwa, już bić, kurwa, chciałeś chłopaków. Młodych. Nie taki młody, samochodem przyjechali tam. No. Krzychu, ja idę, ty śpi. Wojtek mnie wyprowadzi. No. To na razie.